Zaczniemy od rzucenia flesza na banana. Skakujecie na ten murek i blokujecie się w tym rogu. Przesuwacie wasz celownik minimalnie powyżej tego białego prostokąta. Gdy macie tak celownik ustawiony, to klikacie Jump Troll w z miejscu. Tego flesza będziecie rzucali, gdy na timerze pojawi się minuta 46. Będzie to wyglądało w sposób następujący. Co czyni ten flash bardzo dobrym, jest to, że oślepia on trzy najważniejsze pozycje, czyli antyterrorystę ustawionego z prawej strony tutaj beczek jak również antyterrorystę wcelowanego na rampę z prawej strony tego murku, a także antyterrorystę ustawionego na tym murku. Zobaczcie. Co ciekawe, Flesz ten również złapie takiego antyterrorystę ustawionego na ofenglu tutaj w tym rogu. Zobaczcie. Pokażę Wam teraz jak spalić beczki. Tajemnica w rzuceniu dobrego młotowa polega na tym, aby trafić go pomiędzy te dwie beczki. Będziecie celowali w prawą część tej wystającej drabiny na tej wysokości. Wykonujecie dwa kroki biegnąc i klikacie lewy przycisk myszy. Będzie to wyglądało w sposób następujący. Jak możecie zobaczyć, taki antyterrorysta, gdyby chciał pikować przed beczkami, to nie będzie mógł tego zrobić. Jeśli natomiast chciałby pikować za beczkami, tak jak możecie zobaczyć, motof ląduje również w tym miejscu, więc taki antyterrorysta dostanie również demerza. Czasami zdarza się tak, że młotów nie rozprzestrzenia się i nie pali w tym rogu, dlatego proponuję Wam, abyście rzucili tego flesza, którego pokazałem Wam na początku filmu. Kolejnym granatem, który Wam pokażę jest flesz zamurek. Szukacie tego zabrudzenia na ścianie i kucacie w tym miejscu. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest taki prostokątny wystający element. To przesuwacie Wasz celownik do miejsca, gdzie znajduje się ta rynna i to światło. Potem klikacie lewy przycisk myszy cały czas będąc na kucaku. Jak możecie zobaczyć, taki antyterrorysta ustawiony na blisko nie ma szansy zareagować i dostaje flesza na kilka dobrych sekund. To samo również się tyczy antyterrorysty ustawionego tutaj z lewej strony za sandwagami, jak również antyterrorysty z prawej strony. O czym warto wspomnieć, to ten flesz nie oślepia antyterrorysty ustawionego ze snajperką na przestrzale. Zobaczcie. Więc to musicie mieć na uwadze. Kolejną rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jest gaszenie młotowa. W CSGO rzucaliście smołka pośrodku młotowa. Natomiast w CS2 będziecie rzucali smołka tutaj w jeden z rogów, albo z prawej strony w ten róg, albo z lewej strony w ten róg, ponieważ smołki są teraz szersze i dzięki temu będziecie mogli grać za takiego smołka. Pokażę Wam, jak to będzie teraz wyglądało. Zobaczcie. Rzucam teraz smołkę tutaj z prawej strony tego rogu. Młotow jest zgaszony i dzięki temu mogę skoczyć na przykład tutaj na beczkę. I mam poniekąd fajnego one-way smołka. A teraz drugi scenariusz, czyli rzucimy smołka do lewej strony, zobaczcie. Również z tej strony będę miał fajnego one-way smoka i osłonę, za pomocą której mogę się schować. Kolejnym granatem, który Wam dzisiaj pokażę, będzie młotow za sandbagi. Z uwagi na to, że poszerzono tutaj tą wnękę, to pokażę Wam dokładny line-up, jak rzucić tego młotowa. Ustawiacie się po środku tego kanału i ustawiacie się w miejscu, gdzie rozpoczyna się ta ściana. Szukacie prawego rogu tej pomarańczowej ściany i przesuwacie Wasz celownik do góry, gdzie znajduje się ten balkon. Będziecie biegli do miejsca, aż miniecie tą drugą skrzynkę z gazem i wtedy klikacie lewy przycisk myszy. Będzie to wyglądało w sposób następujący. Jak możecie zobaczyć, moto pali pozycję za bagami, jak również pozycję na tej wnęce. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!